Hej, cześć, witajcie w nowej serii na moim kanale Dzień z ptakami. Ta seria będzie polegała na krótkiej relacji z dnia, w którym obserwujemy ptaki. Dzisiaj przyjrzymy się, jak te ptaki radzą sobie w zimie. Zapraszam do oglądania. Ta zima nie obfituje w śnieg, ale jest jednak trochę zimno, więc powinniśmy wystawić do ogrodu czy na balkon karmnik. Do mojego jak na razie przylatują tylko pospolite gatunki. Modraszki, bogatki, mazurki, wróble i sroki. Już rano przylatują pierwsze ptaki, więc kiedy wstaję z łóżka, już widzę trzy mazurki wesoło jedzące ziarna. Z wystarczającej odległości można podglądać ptaki w karmniku nawet przez lunetę, nie niepokojąc ich. Kiedy światło ranka jest już wystarczające, możemy popatrzeć przez lunetę. Najpopularniejszymi ptakami obok mojego domu są krukowate. Należą do nich sroki, wrony, kawki, gawrony i sójki. W oddali widać białego gołębia. Jest to sierpówka. W dobrym oświetleniu możemy się dokładnie przyjrzeć kwiczołowi. Wśród przemykających kwiczołów zobaczyłem kosa. Przez dłuższy czas żaden ptak się nie pojawiał, gdy nagle zobaczyłem grubodzioba. Kątem oka dostrzegłem mały kształt. Była to czeczotka. Ściemnia się już, ale jeszcze możemy zobaczyć ziębę. Późnym popołudniem szczególnie widać duże stada gawronów pomieszanych z kawkami. Oczywiście to nie jest cały ptasi świat, który możemy zobaczyć przy swoim domu. Ja sam zaobserwowałem m.in. sójki, sikory sosnówkę, kowaliki, gile czy dzięcioły, zielono-siwe i duże. To już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. My widzimy się już w nowym roku. Trzymajcie się i cześć!